Początek nowego roku kalendarzowego to okazja do spotkań i składania życzeń. Takich nie zabrakło podczas corocznego spotkania opłatkowego, jakie zorganizował prezydent Tarnobrzega. Miało ono miejsce w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Miejski opłatek już na stałe wpisał się w kalendarz miasta. W Tarnobrzeskim Domu Kultury i tym razem spotkali się radni, zaprzyjaźnieni samorządowcy z regionu, tarnobrzescy duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, różnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz firm działających na terenie Tarnobrzega i nie tylko. Spotkanie było okazją do podsumowań i podziękowań. Koledzy, moje koleżanki mówią, takiej kadencji jeszcze nie było. Wspominają o tym, że zaczęło się to wszystko od nieszczęścia pandemicznego, przez wojnę, przez problemy inflacyjno-gospodarcze. Moje zderzenie zaczęło się od zagrożenia powodziowego, od tego, że niektórzy wróżyli, nie zbudujecie tej obwodnicy. I mógłbym także ciągnąć to wszystko, o czym jako samorządowiec dzisiaj pamiętam, a wtedy dla mnie to była, tak jak powiedziałem, zupełna nowość. Ale wszyscy przeżywaliśmy ten trudny czas, bo to nie był tylko czas trudny dla samorządowców. Dla każdego z Państwa był to bardzo ciężki czas, podczas którego myśleliśmy, co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze się może zdarzyć? Co jeszcze spowoduje, że to nasze życie będzie coraz trudniejsze. Jak mówił podczas swojego wystąpienia prezydent, rok 2024 nastraja bardziej optymistycznie. Przed nami, drodzy Państwo, dużo wyzwań, dużo pozytywów i mam nadzieję, że ten 24 taki właśnie będzie. Drodzy Państwo, wiem, że przed samorządowcami, tu do Was się, kochani koleżanki, koledzy, zwracam, trudny czas. To czas dokonywania wyborów. Wiem, że będziecie walczyli o to, żeby być dalej w tym miejscu, w którym jesteście. Pewnie niektórzy z Was będą chcieli pójść wyżej. Życzę Wam więc w tym 24 roku udanego startu wyborczego. Samych sukcesów. Wszystkim nam, którzy tutaj jesteśmy, czy jesteśmy przedstawicielami służb mundurowych, czy oświaty, czy służby zdrowia, czy wszystkich innych służb miejskich, życzę, drodzy Państwo, dobrej współpracy. Dobrej współpracy z Urzędem Miasta, dobrej współpracy ze sobą wzajemnie i tego, żebyśmy pamiętali, że to, co czynimy, robimy i dla siebie, i dla mieszkańców naszej stolicy. Bo jest to stolica. Noworoczne życzenia złożyła wszystkim gościom również Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Życzę miastu dalszego rozwoju, szybkiego tempa, realizacji ambitnych planów. Ale też Wam wszystkim życzę radości i satysfakcji z tej funkcji, jaką pełnicie, zarówno samorządowców, Waszej pracy, zaangażowania społecznego, jak i Wam osobiście. Niech to będzie szczęśliwy 2024 rok. Noworoczne spotkanie wzbogacił występ wokalistów ze studia piosenki i chórku Łapu Capu, działających przy Tarnobrzeskim Domu Kultury, którzy na co dzień pracują pod kierunkiem Anny Pintal. Zaraz po części oficjalnej w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury miała miejsce druga odsłona spotkania. Przyszła pora na coś dla ciała i ducha.